Już minęło 5 odcinków od zapowiedzi nowej serii na kanale, a nazwa tej serii brzmi Co by było gdyby? Pierwsze dwa odcinki skupiliśmy się na postaciach z Wariackiego Wyścigu, które miałyby wystąpić w pierwszym sezonie. Pozostałe trzy odcinki to były postacie z pierwszego sezonu, które miałyby wystąpić w Wariackim Wyścigu. Jako że jest to odcinek numer 6, to dziś pokontynuujemy tradycję i dziś zadamy sobie pytanie, co by było gdyby Cody uraczył swoją obecnością w Wariacki Wyścig. Tak więc bez zbędnego przedłużania jedziemy z Coxem. Muszę przyznać, że miałem lekki dylemat, czy dawać Cody'ego do tego zestawienia, gdyż miałem z tyłu głowy to, że Cody miał trochę więcej czasu antenowego przez sezon trzeci, ale moja podświadomość nakierowała mnie, że gdybym powiedział coś takiego, że go nie dodam dlatego, że miał sporo czasu antenowego, to wyszedłbym na hipokrytę. Bo idąc tym tokiem, to dlaczego dałem Duncana oraz Leshawne, postacie, które miały dużo czasu antenowego, a jednak zagościły w tej miniserii. Tak więc kończąc off-topową gadkę. Cody. Cóż. Chłop, który dostawał mocno w ciry przez pierwszy sezon. Wszystko skumulowało się do takiego stopnia, że parę razy został nakryty, jak zlał się w gacie. Generalnie skończył on na wózku inwalidzkim i pobyt w obozie Wała Nakła w pierwszym sezonie był dość dla niego krótki. Potem wrócił w sezonie trzecim i tam spotkał swoją psychofankę Sierrę, która zatruwała mu dupę, no i gnębiła go psychicznie, jak i fizycznie. Koniec końców doszedł do finałowej trójki, ale wyleciał bardzo szybko, więc patrząc na jego dotychczasowe osiągnięcia i odpowiadając sobie na pytanie, czy fajnie byłoby go zobaczyć w Wariackim Wyścigu, odpowiem tak, fajnie by było. Głównie dlatego, że chciałbym zobaczyć, z kim on by mógł brać udział w tym Wariackim Wyścigu. No bo umówmy się, ale jakby był z Sierrą, to z jednej strony byłoby śmiesznie, z drugiej zaś miałem już Sierrę po kokardę w Plejadzie Gwiazd. Naprawdę miałem autentycznie dosyć jej postaci. Więc chyba bym nie zniósł jej towarzystwa w kolejnym sezonie, tak przynajmniej mi się wydaje, skoro miałem już jej wtedy dość, to raczej tym bardziej miałbym ją dość, jakby miała się pojawić w takim Wariackim Wyścigu 2, albo w Wariackim Wyścigu 1, zanim by powstał Wariacki Wyścig 1. Więc wolałbym, aby nawet taki Tyler był w drużynie z Cody'm, czy ewentualnie jakiś jego kolega, brat lub jakaś dalsza rodzina z Cody'm. Co do tego, jak daleko by zaszedł, to cóż, wydaje mi się, że góra 10-11 odcinków. No i najważniejsze, czy łyżwiarze doprowadziliby do jego eliminacji? Cóż, niekoniecznie. Wydaje mi się, że on sam byłby w stanie siebie wyeliminować przez głupoty lub niewykonanie jakiegoś zadania na czas. Takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o Cody'ego w Wariackim Wyścigu. Dodam tylko, że mam nadzieję, że znalazłby sobie normalną dziewczynę, bo serio nawet Gwen do Cody'ego w pewnym stopniu pasowała niż ta psycholka Sierra. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zapraszamy do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikujemy, łącznie z innymi takimi materiałami tego typu. I widzimy się w kolejnych odcinkach na totalnych dramaturgach i innych materiałach. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.